Ja nazywam się, jeszcze raz się przedstawię, ja nazywam się Agnieszka Łakoma i jestem opiekunem marki Maria Galant Paris. Dzisiaj będziemy opowiadać o nawilżaniu skóry, czyli będziemy odkrywać zarówno tajniki odpowiedniego nawodnienia, jak i poznamy nasz cudowny zabieg kokonowy. Także tutaj jeszcze krótkie streszczenie, taki mały plan tego, o czym będziemy opowiadać, o czym ja dzisiaj Państwu opowiem. Porozmawiamy na ten temat, co wpływa na odpowiednie nawilżenie skóry, dlaczego skóra w pewnym momencie zaczyna się przesuszać, dlaczego brakuje jej nawilżenia i musimy pomagać jej od zewnątrz. Porównamy także skórę normalną z skórą suchą oraz ze skórą wrażliwą, ponieważ bardzo często właśnie skóra sucha jest mylona ze skórą wrażliwą, więc porównamy sobie te trzy rodzaje skór, trzy rodzaje cer, żebyśmy mogli lepiej tutaj diagnozować nasze skóry lub skóry naszych klientów. Dowiemy się także, jak działają preparaty nawilżające oraz poznamy nawilżającą linię marki Maria Galant Paris, czyli opowiemy troszeczkę o produktach. I na koniec opowiem o zabiegu kokonowym, czyli najbardziej lubianym zabiegu tutaj u nas w Polsce z marki Maria Galant Paris. Zabiegu relaksującym, zabiegu takim mocno odprężającym i pielęgnującym naszą skórę. No dobrze, to dlaczego rozmawiamy o nawilżaniu? Dlaczego właśnie woda jest tak ważna dla naszego organizmu i dla naszej skóry? Woda to jest 60%, nasze ciało składa się w 60% z wody, a w naszej skórze tej wody jest 20% z tych 60% naszego organizmu. Jest to bardzo, bardzo dużo i woda jest niezbędna zarówno do funkcjonowania naszego organizmu, dla naszych komórek, ale także dla skóry. Tak jak nasz organizm w większości składa się z wody, tak samo największym organem naszego ciała jest skóra. I dlaczego skóra właśnie jest, dlaczego woda jest niezbędna, aby nasza skóra prawidłowo funkcjonowała? Woda w naszym organizmie, w naszej skórze spełnia dwie takie najważniejsze role. Odpowiada za przebieg procesów komórkowych i zapewnia także prawidłową budowę włókien kolagenowych i elastynowych, co oznacza, że jest tak naprawdę podstawą. Oznacza to, że dzięki wodzie nasz szkielet skóry funkcjonuje prawidłowo. No dobrze, to teraz, przepraszam, przeskoczył mi slajd. Ojejku. Już wracamy do odpowiedniego. Także zaczniemy dzisiaj troszeczkę od podstaw, czyli od budowy skóry. Jak już wiemy, skóra składa się zarówno z tkanki podskórnej, skóry właściwej i właśnie w skórze właściwej skóra właściwa zawiera włókna budulcowe. To ona tworzy szkielet. Mamy tam kolagen, elastynę. Oraz naskórek składający się z takich komórek wędrujących troszeczkę. I tutaj właśnie te naskórek to są komórki, które wynikają, przechodzą z samego spodu naszej skóry coraz wyżej, wyżej, gubią po drodze jądro i tworzą nam taką warstwę rogową na skórze, warstwę rogową, która się następnie złuszcza. I jeśli chodzi o tą skórę właściwą, czyli tutaj mamy na prezentacji, na tym obrazku zaprezentowane, jest to ta większa część naszej całej skóry, tam wody znajduje się około 70%, natomiast w warstwie rogowej jest już tylko 13%. Dlaczego i jak to wpływa na naszą skórę? I dlaczego też nasza skóra zaczyna się przesuszać? Jakie są przyczyny? Przede wszystkim jest to podwyższenie wskaźnika transepidermalnej ucieczki wody. Czyli w momencie, kiedy
tracimy bardzo dużo wody, właśnie wody, która migruje razem z tymi cegiełkami, z tymi komórkami. I wody, jeżeli jest jej bardzo dużo, jeżeli ten wskaźnik tepl jest podwyższony, nasza skóra właśnie jest przesuszona, nasza skóra wykazuje oznaki takiego odwodnienia. Kolejnym problemem, kolejną przyczyną są zaburzenia w składzie naturalnego czynnika nawilżającego. Naturalny czynnik nawilżający składa się z aminokwasów, z mocznika, z soli kwasu mlekowego i ten czynnik, naturalny czynnik nawilżający powstaje podczas drogi właśnie tych komórek. Od tutaj, jak pokazywałam wcześniej na warstwach skóry, od dołu do warstwy rogowej. I ten naturalny czynnik nawilżający wpływa na to, aby nasza skóra była właśnie odpowiednio nawilżona. I bardzo często, kiedy wskaźnik TEWL, czyli wskaźnik transepidermalnej ucieczki wody z naskórka, jest podwyższony, właśnie naturalny czynnik nawilżający, ten łata, że tak powiem, ten brak nawilżenia. Kolejnym odpowiedzialnym czynnikiem za przesuszenie naszej skóry są zaburzenia lipidowe. I zaburzenia lipidowe odpowiadają za funkcje barierowe skóry. Co to oznacza? Oznacza to właśnie, że nasza skóra w momencie, kiedy ma problem z tymi lipidami, jeżeli jest zaburzona ich ilość, nie mamy tej bariery ochronnej i wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne mogą przenikać w głąb skóry i wtedy nasza skóra zaczyna się przesuszać, łuszczyć i staje się sucha. I kolejną przyczyną jest nieprawidłowa keratynizacja. To sprawia, że nasza skóra staje się szorstka, bardziej rogowa cieje. I możemy tutaj właśnie to także zaliczyć do przyczyn wysuszania się naszej skóry. I tak jak już wcześniej wspomniałam tutaj, jakie czynniki wpływają na tej, jakie są role wody w naszym organizmie, w naszej skórze, woda odpowiada za proces rogowacenia naskórka. Proces rogowacenia naskórka to nic innego jak wytwarzanie takiego specjalnego białka, czyli keratyny, która przez właśnie takie znajdujące się głęboko w skórze keranocyty. Jak wiemy, keratyna jest podstawowym budulcem naszych włosów, paznokci, ale właśnie także skóry. I aby ją wytworzyć, te keranocyty muszą emigrować tak jakby z tych głębokich warstw skóry coraz wyżej i wyżej do tych zewnętrznych. Tam obumierają i pozostawiają właśnie na skórze tą keratynę. Warstwa takich obumarłych keranocytów wchodzi w skład naturalnej bariery ochronnej skóry. A bariera ta nazywa się płaszczem hydrolipidowym. Ta bariera to jest właśnie bariera hydrolipidowa. Ją tworzą, tak jak już powiedziałam, obumarłe komórki, woda oraz sebum. W głębokich warstwach naszej skóry oprócz keranocytów znajdują się też włókna kolagenowe. I tutaj możemy wrócić na chwilkę do wcześniejszego slajdu. I włókna kolagenowe oraz włókna elastynowe. One odpowiadają za prawidłową kondycję skóry. One tworzą, tak jak już wcześniej powiedziałam, szkielet naszej skóry i one sprawiają, że skóra jest elastyczna, skóra jest jędrna. Produkcja kolagenu i elastyny, produkcją kolagenu i elastyny zajmują się fibroblasty. A żeby fibroblasty odpowiednio właśnie funkcjonowały, aby mogły wytwarzać ten kolagen i elastynę, potrzebują wody. I wracając do bariery hydrolipidowej, w momencie, kiedy nie mamy tego balansu między przypływem wody do organizmu, a jej wyparowywaniem, bo na przykład bariera hydrolipidowa jest uszkodzona, nasza skóra właśnie staje się sucha. I od czego zależy właśnie ta ucieczka wody z naszej skóry? Zależy od wielu czynników i
to jest zarówno nasz stan zdrowia, jak i kondycja naszego naskórka, ale także czynniki zewnętrzne, tak jak promieniowanie, jak środki, na które jesteśmy narażeni, nieodpowiednia pielęgnacja skóry, dieta, a także właśnie otoczenie, o którym wcześniej mówiłam, ale tutaj bym powiedziała bardziej, że zależy to od klimatyzacji, od tego, czy jesteśmy w wilgotnym pomieszczeniu, czy często właśnie zmieniamy, tak jak teraz zaczynamy jeździmy samochodami, w których w momencie, kiedy na zewnątrz jest ciepło, włączamy sobie klimatyzację w środku i nasza skóra przechodzi taki troszeczkę szok, gdy wychodzimy z tego samochodu. I na szczęście nasza skóra tutaj ma także naturalne czynniki nawilżające. Czyli w momencie, kiedy nasza bariera hydrolipidowa jest uszkodzona, w warstwie rogowej skóry znajdują się takie składniki jak aminokwasy, mocznik, sole mineralne. I one są takim naturalnym nawilżaczem naszej skóry. Jednak, jeżeli skóra jest nieodpowiednio nawilżona, jeżeli skórze brakuje nawilżenia, jeżeli bariera hydrolipidowa jest uszkodzona, to nasz naturalny czynnik nawilżający niestety nie daje rady. Można powiedzieć, że jest na wyczerpaniu. I teraz porównamy sobie skórę normalną ze skórą suchą. Jak widzimy tutaj właśnie na obrazku, możemy zauważyć, że skóra sucha już od samej podstawy do tak naprawdę najbardziej wierzchniej warstwy wygląda inaczej. Co to oznacza? Możemy zauważyć tutaj na obrazku na przykład kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy na tym slajdzie to są takie niebieskie kuleczki. Te niebieskie kuleczki, jeżeli skóra jest sucha, jest ich mniej. Tak samo dzieje się z elastyną i kolagenem. W momencie, kiedy naszej skórze brakuje wody, brakuje jej nawilżenia, możemy zauważyć, że te włókna jest ich mniej, są rzadziej w naszej skórze. I na co to wpływa? Możemy właśnie także zobaczyć na zdjęciu takie zmarszczki na wierzchu. Zmarszczki wywołane problemami ze szkieletem naszej skóry. Czyli właśnie brak kolagenu, brak elastyny sprawia, że nasza skóra zaczyna wiotczeć, zaczynają pojawiać się takie suche zmarszczki i bardzo często mylimy ten proces ze starzeniem. A niestety starzenie bardzo często jest wywołane przedwcześnie przez ten brak wody w organizmie, brak odpowiedniego nawilżenia. Co jeszcze możemy zauważyć? Możemy zauważyć mniejszą ilość fibroblastów i niestety, tak jak tutaj mogę jeszcze powiedzieć, a tego niestety na tym obrazku nie widać, nasza skóra, jeżeli sucha, staje się cieńsza. A na warstwa rogowa, czyli najbardziej wierzchnia warstwa naszej skóry, zaczyna się łuszczyć i możemy zobaczyć takie pęknięcia, takie można powiedzieć troszkę kratery. Jakie są przyczyny właśnie przesuszania się skóry? Tak jak już wcześniej wspomniałam, przyczynami może być nasz stan zdrowia, mogą być nasze hormony i to są czynniki endogenne, także wszelkie choroby, takie starzenie się skóry, czyli wiek, odwodnienie i niedobory pokarmowe. To są właśnie te endogenne przyczyny suchości skóry. Jakie są egzogenne? Egzogenne jest to promieniowanie, jest to wiatr, tak jak już wcześniej wspomniałam, klimatyzowane pomieszczenia, dieta, nałogi, wszelkiego rodzaju zmiany temperatury. To wszystko wpływa niestety negatywnie na naszą skórę i wtedy potrzebuje ona intensywnego nawilżenia. I tak jak wspomniałam na wstępie, będziemy także dzisiaj uczyć się diagnozować skórę. Jak diagnozować skórę? W sensie dlaczego? Ponieważ bardzo często mylimy skórę odwodnioną, skórę wrażliwą i skórę suchą.
Możemy zauważyć, że na przykład przychodzi do nas pani lub my sami odczuwamy jakieś delikatne kłucie na skórze i zastanawiamy się, czy mamy jakąś alergię, czy nasza skóra jest wrażliwa, czy może właśnie jest odwodniona. Jeżeli jest to takie bardzo sporadyczne ukłucie, ale czujemy takie ściągnięcie na twarzy i nie jest ona miękka, widzimy delikatne zmarszczki, oznacza to, że nasza skóra jest odwodniona i musimy ją nawadniać, musimy ją nawilżać zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. W momencie, kiedy na naszej skórze są podrażnienia, kiedy przetrzemy sobie dłonią i się okazuje, że skóra robi się czerwona, mamy jakąś delikatną wysypkę, możemy odczuwać swędzenie, tutaj wtedy będziemy klasyfikować skórę do skóry właśnie wrażliwej. A kiedy skóra jest sucha? Skóra sucha jest, kiedy ściągnięcie jej odczuwamy cały czas. Kiedy czujemy non-stop dyskomfort, czyli nie czujemy się w naszej własnej skórze dobrze. Kiedy jest ona szorstka, kiedy bardzo widocznie się złuszcza. Przy skórze odwodnionej nie zauważymy właśnie, nie zauważymy tego łuszczenia się mocnego, a przy skórze suchej już niestety tak. Więc przejdźmy dalej. Jak możemy właśnie nawilżać naszą skórę, jak możemy ją nawodnić? Jak działają kosmetyki nawilżające? Skórę możemy nawodnić zarówno od wewnątrz, czyli wypijając odpowiednią ilość płynów. I tutaj ilość płynów jest zależna od naszej masy ciała, od naszych potrzeb, od tego, jak funkcjonujemy w ciągu dnia, czy uprawiamy sport, czy nie. Możemy oczywiście pić dużo koktajli takich nawadniających, ale możemy także stosować kosmetyki. Jak działają właśnie kosmetyki nawilżające? Kosmetyki nawilżające, można powiedzieć, że przeciwdziałają utracie wody. Bardzo często myślimy, że dostarczają dodatkową porcję wody do organizmu i że stosując kosmetyki nawilżające wstrzykujemy sobie, że tak powiem, wodę w skórę. Tak to nie działa. Składniki, które są w kremach nawilżających, to są składniki, które przeciwdziałają właśnie nadmiernej utracie wody ze skóry, z naskórka. Proces nawilżenia skóry to jest proces ochrony przed utratą wody i on właśnie, tak jak już tutaj widzą Państwo na slajdzie, odbywa się na takich trzech płaszczyznach, w takich trzech punktach. Jest to wiązanie cząsteczek wody w głębokich warstwach skóry, dzięki czemu woda nie ulega migracji tak łatwo do zewnętrznych właśnie warstw skóry, czyli przeciwdziałamy tej ucieczce. Kolejnym takim punktem, kolejnym aspektem jest zmniejszenie różnicy w poziomie stężenia wody w poszczególnych warstwach skóry, czyli można powiedzieć, że działamy zarówno na warstwy głębsze skóry, czyli nie tylko na wierzchnią warstwę naskórka, ale także w głębokich warstwach. Oraz kolejnym takim właśnie, kolejną płaszczyzną jest wzmocnienie płaszcza hydrolipidowego, czyli utrudniamy parowanie wody z naskórka. Robimy wszystko, aby ta woda nie uciekała, aby została w naszej skórze. I myślę, że chciałabym jeszcze zapytać może, czy do tej części są jakieś pytania, czy mogłabym na coś odpowiedzieć, zanim przejdziemy dalej. Widzę, że na razie nie ma pytań, ale cały czas zerkam na czat, więc jeżeli by się jakieś pojawiło, to zachęcam do pisania. No dobrze, no to myślę, że przebrnęliśmy przez tą część bardziej teoretyczną, przez tą część a propos nawilżania skóry, a propos tego, dlaczego ją trzeba nawilżać, więc teraz opowiemy o linii nawilżającej,
linii marki Maria Galantari. I tutaj myślę, że ten slajd jest dosyć oczywisty. Tak jak już powiedziałam, woda to najważniejsze, nawilżenie skóry jest najważniejsze. Woda jest ważna dla naszego organizmu, dla naszych komórek. I jeżeli nie dostarczymy jej odpowiedniej ilości, staje się przesuszona. Aby była piękna, zdrowa i lśniąca, aby nie pojawiały się na niej zmarszczki przedwcześnie, musimy ją nawilżać. I musimy nawilżać skórę nie tylko suchą, czy skórę wrażliwą, czy w momencie, kiedy zauważamy już jakieś zmiany. Skórę musimy nawilżać zarówno suchą, jak i tłustą. Dlaczego nawilżamy skórę tłustą? Ponieważ bardzo często panie myślą, że w momencie, kiedy nasza skóra wydziela więcej sebum, kiedy pojawiają się na niej jakieś zanieczyszczenia, to wymaga ona matowienia, musimy przeciwdziałać nadprodukcji sebum. A bardzo często właśnie nadprodukcja sebum jest wynikiem braku nawilżenia skóry. Jest to jeden z właśnie z takich objawów braku wody w skórze. I wszystkie produkty marki Maria Galantari nawilżające odpowiadają na potrzeby skóry. I tak jak za chwilkę Państwo zauważą, będziemy nawilżać skórę nie tylko, że tak powiem, suchą, ale właśnie także tłustą. Także tutaj preparaty będziemy mieć dostosowane do potrzeb skóry. Na początek opowiem o kremie 96, 96A i 96B. Jeszcze tylko sekundkę. Okay. To co mogłabym powiedzieć o kremie 96? Przepraszam za moją prezentację. Widzę, że ucięło mi kilka slajdów, na których mieliśmy bardziej wyszczególnione składniki aktywne każdego preparatu, ale myślę, że to nie jest problem, ponieważ i tak o nich opowiem. Zaczniemy od kremu 96, kremu intensywnie nawilżającego. Krem 96 jest to krem dla skóry odwodnionej, suchej, jak i normalnej. Bardzo szybko się on wchłania i służy do codziennego nawilżania skóry. Tutaj mam krem 96. Krem 96 w wersji detalicznej, czyli w takiej wersji do stosowania w domu. Zawiera on w sobie witaminę E. Witamina E będzie neutralizować wolne rodniki w naszej skórze, a witamina A, która jest zawarta w tym preparacie, będzie wspomagać aktywność skóry. Będzie także, tutaj możemy znaleźć glikogen, czyli zamknięty w kapsułkach kolagen morski i kwas hialuronowy. On będzie zapewniał długotrwałe nawilżenie skóry. Tutaj, jak wiemy, kwas hialuronowy, który mamy w skórze, odpowiada właśnie za nawilżenie skóry. I ten kwas hialuronowy, który tutaj znajdziemy, będzie wspomagał naszą skórę właśnie w odpowiednim nawodnieniu, w przeciwdziałaniu tej utracie wody. Kolejnym produktem jest 96A, czyli troszkę inna wersja naszego kremu 96. 96A jest to krem lekki, krem, który nadaje się, doskonale sprawdza się właśnie przy skórach tłustych z przesuszenia, przy skórach trądzikowych, ale także doskonale sprawdzi się u pań, które lubią lekkie konsystencje. Krem 96A jest według badań, po 4 tygodniach stosowania skóra jest nawilżona o 72%. Jak zbadaliśmy taki aspekt? Przez 4 tygodnie 20 osób w wieku od 35 do 64 lat brało udział w takich badaniach kliniczno-dermatologicznych i zbadano ich poziom nawilżenia skóry zarówno przed badaniem, w trakcie badania oraz po. Oprócz tych sprawdzenia właśnie
tak pod względem dermatologicznym, czyli tego, jak widzimy naszą skórę i pod względem badania, ale także w tych procentach są ujęte odczucia konsumentów, odczucia zwykłych klientów, zwykłych ludzi, którzy stosowali te kremy, którzy mieli przesuszoną skórę. Co zawiera krem 96A? Krem 96A zawiera ekstrakt z nasion z tamaryndowca. Jak działa ten ekstrakt? On optymalizuje i reguluje nawilżenie naszej skóry. Oprócz tego mamy olej z nasion słonecznika, czyli tutaj mamy takie odżywienie, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, czyli ochrona, jak już mówię, wzmocnienie bariery hydrolipidowej, to powinna nam się od razu zapalić taka żarówka, że to jest ochrona przed utratą nawilżenia. I znajdziemy także w kremie 96A ekstrakt z alg. Ekstrakt z alg chroni naszą skórę przed działaniem wolnych rodników, czyli przed takim przedwczesnym starzeniem się. Czyli tak, mamy krem 96, który można powiedzieć, że ma taką jedwabistą, kremową konsystencję, może tak to ujmiemy. 96A, który ma lekką konsystencję, jest delikatny, ale mocno nawilżający. Oraz krem, uwaga, 96B, czyli kolejna wersja tego kremu. Ustalmy, krem 96 jest kremem takim podstawowym, a krem 96A jest kremem mocno nawilżającym, lekkim. Krem 96B jest mocniejszą wersją kremu 96. On oprócz nawilżania działa także odżywczo. Czyli krem 96B jest to krem nawilżająco-odżywczy. Jest on bardzo bogaty. Tutaj możemy polecić go do stosowania u osób, które lubią takie mocne konsystencje, można powiedzieć, że takie balsamiczne. Idealnie sprawdzi się przy skórze odwodnionej, przy skórze właśnie pozbawionej lipidów. I on będzie intensywnie zarówno nawilżał, jak i już powiedziałam, odżywiał naszą skórę. Osoby, które mają mocno przesuszoną skórę, ale poszukują czegoś lekkiego na dzień, żeby móc nałożyć sobie jakiś podkład, to polecamy na przykład krem 96A lub 96 rano, a stosowanie 96B wieczorem. 96B jest bardzo bogaty, ma w sobie glikogen, czyli tak jak już wcześniej wspomniałam, zamknięty w kapsułkach kolagen morski i kwas hialuronowy, który zapewnia nawilżenie. Mamy olej z kiełków pszenicy. Olej z kiełków pszenicy będzie wzmacniał skórę, będzie sprawiał, że mamy taką równomierną teksturę, że skóra staje się elastyczna. Tutaj, tak jak już mówiłam o olejku właśnie z kiełków pszenicy, tak mamy także olejek z orzechów makadamia. One właśnie uzupełniają niedobory lipidów w skórze, i dzięki temu ona się szybciej regeneruje i jest taka miękka. I znajdziemy w kremie 96B również ceramidy. Ceramidy, które chronią właśnie przed utratą wody, one wzmacniają ten film na skórze. Czyli mamy trzy kremy, trzy różne kremy o tym samym numerku, ale dwa mają dodatkowo jeszcze literkę. I jak je polecamy? Tak jak już wspomniałam, krem 96 to jest krem taki podstawowy, krem dla osób, które lubią takie jedwabne struktury, takie kremowe i lubią odczuwać nawilżenie, takie delikatny film na skórze, można powiedzieć, przez moment, ponieważ 96 mimo wszystko wchłania się dosyć szybko. Następnie mamy krem 96A, czyli krem lekki, krem, który doskonale się sprawdzi zarówno przy skórze suchej, odwodnionej, jak i tłustej. I krem 96B, czyli już taki intensywny, krem nawilżająco-odżywczy, który sprawdza się przy skórach bardziej wymagających. Oprócz tego mamy krem 99. Krem 99, można powiedzieć, że jest to troszkę taki krem fluid, to jest koloryzujący krem, który
łączy zarówno produkt pielęgnacyjny, jak i fluid właśnie taki koloryzacyjny, coś, co będzie wyrównywać nam kolory skóry. Krem 99 przeznaczony jest dla każdego typu cery, ale właśnie on jest w linii nawilżającej, ponieważ ma bardzo w sobie bogate składniki, takie jak ekstrakt drożdży. Ekstrakt drożdży pobudza naszą skórę, stymuluje naturalną produkcję syntezę kwasu hialuronowego. Kolejnym ekstraktem jest ekstrakt z białej piwoni. Biała piwonia z kolei chroni skórę przed zanieczyszczeniami, czyli przed tym negatywnym wpływem środowiska na naszą skórę. Oprócz tego, że krem właśnie będzie pielęgnował, będzie wyrównywał koloryt, dodatkowo ma filtr SPF 25, czyli będzie chronił naszą skórę przed przedwczesnym starzeniem się, przed tym szkodliwym działaniem promieniowania na naszą właśnie skórę. Jeszcze tutaj, zapomniałam pokazać, przygotowałam specjalnie porównanie kremów 96. Niestety widzę, że nie do końca widać. Na samej górze mamy taką żelową konsystencję. Jest to krem 96A, taki lekki. Można zauważyć, że ma lżejszą konsystencję. Na środku mamy krem 96 i na samym dole mamy najbogatszy, czyli krem 96B. Niestety w mojej kamerce nie widać tego zbyt doskonale. Muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, jednak tutaj można powiedzieć, że troszkę usystematyzowaliśmy to. Co jeszcze marka Maria Galant Paris proponuje do nawilżenia skóry? Na okolice oczu polecamy krem 100, krem nawilżający, krem, który w wersji do domu wygląda tak. Po otwarciu możemy zauważyć, że ma metalową końcówkę, dzięki czemu doskonale sprawdzi się właśnie do masowania okolic oczu. Można go przechowywać w lodówce, dzięki czemu jest chłodny. On ma żelową konsystencję, więc ten żel po schłodzeniu naprawdę daje takie uczucie świeżości i komfortu naszej skórze. I krem 100 będzie miał ekstrakt z komórek macierzystych z jabłoni, które chronią nasze komórki skóry, dzięki czemu spowalnia, można powiedzieć, troszkę proces starzenia i wzmacnia właśnie nasze komórki, które są odpowiedzialne tak naprawdę za wygląd naszej całej skóry. Ma w sobie kompleks z peptydów. Kompleks z peptydów zapobiega właśnie opuchnięciom pod oczami, ale także działa przeciwzmarszczkowo. Więc tutaj możemy powiedzieć, że krem oprócz nawilżania, oprócz wygładzania tych suchych zmarszczek spowodowanych suchością, także zapobiega opuchliznom, a dzięki kofeinie będzie orzeźwiał skórę, będzie wpływał na mikrokrążenie. Kolejnym produktem pod oczy, jaki mamy, jest krem 95. Maska pod oczy 95. To jest maska żelowa, maska, którą możemy stosować codziennie, rano, na przykład na 2-3 minutki, lub możemy ją stosować w weekendy jako takie mocne nawilżenie dla naszej skóry. Ma ona w sobie właśnie glikogen, czyli tak jak już wcześniej mówiłam, jest to wolny kolagen i kwas hialuronowy. Ma w sobie kofeinę, czyli znów mówimy o mikrokrążeniu, o orzeźwieniu skóry. Ma w sobie olej żożoba, który będzie nawilżał i odżywiał skórę. Także ta maska doskonale sprawdzi się zarówno do pielęgnacji takiej weekendowej, jak i do pielęgnacji codziennej dla mocno przesuszonych skór. Co jeszcze mogę pokazać? Mamy krem 90, maskę tym razem do twarzy, 92 z naszej linii nawilżającej. Maska 92 ma taką żelową konsystencję, dzięki czemu możemy powiedzieć, że daje takie uczucie świeżości, że delikatnie chłodzi naszą skórę. Tutaj pokazuję jej konsystencję. Ona ma także w sobie właśnie ten glikogen. Jeszcze tak tylko powiem, że glikogen to jest nazwa własna marki Maria Galant Paris.
I glikogen jest to taki specjalny składnik w naszych produktach nawilżających. Dzięki temu glikogen to są takie kapsułki, w których, tak jak już wcześniej mówiłam, jest wolny kolagen, kwas hialuronowy. I dzięki tym mikrokapsułkom wchłania się głębiej w naszą skórę i działa dłużej. Więc natychmiastowo nawilża i długotrwale. Co jeszcze 92 ma w sobie taki kompleks, który łączy nawilżenie, jak i można powiedzieć, że troszkę ma takie składniki filmotwórcze i to sprawia, że przeciwdziałamy właśnie odwodnieniu, wyparowywaniu wody. No dobrze, przeszliśmy przez wszystkie produkty marki. Czy są jakieś pytania co do produktów? Czy mają Państwo jakieś pytania, jeśli chodzi o kremy, jeśli chodzi o maski lub o pielęgnację właśnie okolic oczu? Tak w międzyczasie, jak będę czekała na jakiekolwiek pytania, powiem, że nawilżamy zarówno skórę na właśnie naszej twarzy, ale musimy pamiętać o tej okolicy oczu, o tym kremie 100, o tym masce pod oczy 95, ponieważ skóra w okolicach oczu, jak i na szyi, jest bardzo cienka i w momencie, kiedy zaczyna się ona przesuszać, zmarszczki są szybciej widoczne i staje się ona taka cienka. Widzę, że jak na razie do tej części nie ma żadnych pytań, więc przejdziemy do zabiegu kokonowego. Czym jest zabieg kokonowy? Jeszcze może zadam takie pytanie w międzyczasie. Tutaj ile z Pań tutaj obecnych, oglądających nasz webinar, zna zabieg kokonowy i go lubi? Bardzo mnie to interesuje, ponieważ zabieg kokonowy właśnie u nas w Polsce jest najbardziej lubianym zabiegiem. Dlaczego? Już tłumaczę. Zabieg kokonowy to jest taka, można powiedzieć, to znaczy można powiedzieć, zabieg kokonowy otula twarz taką pianką, dzięki czemu czujemy, możemy odczuć takie otulenie naszej skóry. Jest to zabieg bardzo relaksujący. Podczas właśnie zabiegu kokonowego mamy pełny rytuał. Mamy ściśle określone ruchy, ruchy mocno relaksujące i zaczynamy już od powitania klienta. Następnie, gdy nasz klient kładzie się na fotel, zaczynamy demakijaż, który jest także rytuałem, który jest taki relaksujący, ma bardzo takie uspokajające ruchy, uspokajające nasz oddech. Masaż, który jest podczas zabiegu, jest bardzo przyjemny, jest delikatny, ale czujemy się po nim naprawdę cudownie. A po takim masażu i zastosowaniu odpowiednio dobranych preparatów do skóry, nakładamy piankę na twarz. Piankę, która, tak jak już wcześniej wspomniałam, otula naszą skórę jak kokon i daje takie przyjemne uczucie otulenia, takiej, można powiedzieć, że to jest taka chmurka na naszej skórze. I tutaj dzięki masażowi, dzięki ruchom podczas zabiegu i dzięki tej piance zabieg jest antystresowy, jest relaksujący i naprawdę każdy powinien go przetestować na sobie. Dobrze, to w takim razie powiemy teraz sobie o preparatach, które stosujemy podczas zabiegu kokonowego. Zabieg kokonowy, także już teraz troszkę się streszczę, bo już można powiedzieć, że przedłużam. Zabieg kokonowy wykonujemy od demakijażu, zaczynamy demakijażem naszej skóry, następnie określonymi ruchami oczywiście peelingujemy, oczyszczamy naszą skórę, później po tonizacji, toników podczas zabiegu używamy dwa, przechodzimy do masażu, masażu na naszym kremie 3090, jest to nowy krem, wcześniej mieliśmy krem 88, był to taki żel do masażu, teraz mamy 3090, który jest takim budyniem na naszej skórze. Po bardzo relaksującym masażu nakładamy odpowiednio do potrzeb skóry Ultim Boosty
oraz maskę. Dzisiaj skupiliśmy się na nawilżaniu, więc powiemy o masce nawilżającej i otulamy właśnie po nałożeniu maski, nakładamy kokon i pozwalamy naszej skórze na wchłonięcie tych wszystkich składników aktywnych w momencie, kiedy my się głęboko relaksujemy. To dobrze. Te z pań, które oglądały wcześniejsze webinary, już na pewno mają bardzo dużą wiedzę na temat naszych produktów, więc powiem tak w skrócie o wszystkich produktach, które stosujemy podczas zabiegu kokonowego. Zabieg kokonowy zaczynamy od demakijażu oczu i ust. Naszym preparatem 65A, czyli preparatem, czyli dwufazowym płynem do demakijażu, płynem, który zawiera w sobie alantoinę, który zawiera w sobie pantenol, który zawiera sobie w olej jożoba. Dobrze, bardzo fajnie koi naszą skórę. Ten preparat nawilża, wygładza, a także wzmacnia. Wzmacnia nie tylko naszą skórę, ale także rzęsy. Także preparat sprawdza się doskonale zarówno przy makijażu wodoodpornym, jak i przy takim zwykłym, codziennym. Kolejny preparat, jaki stosujemy podczas zabiegu, jest to mleczko do demakijażu 61, mleczko, które nakładamy specjalnymi ruchami i tutaj przechodzimy do naszego rytuału oczyszczającego Maria Galampari, czyli mamy ściśle określone ruchy demakijażu, które dla klienta są bardzo relaksujące, bardzo takie sprecyzowane, a dla nas jako kosmetologów, jako kosmetyczek pozwalają na bardzo dokładne oczyszczenie skóry, ale także wyciszają nas. Mleczko ma w sobie ekstrakt z alg i ekstrakt z nagietka. Ekstrakt z alg nawilża naszą skórę, a nagietek będzie ją tak koił, uspokajał. Oczywiście po oczyszczeniu naszej skóry musimy przejść do tonizacji. Będziemy tonizować skórę tonikiem nawilżająco-matującym, tonikiem, który nakładamy na waciki, tonikiem, który ma w sobie sól sodową, ma w sobie algi, ekstrakt z soli rodu i kopru morskiego. Działa zarówno nawilżająco, zarówno przywraca równowagę skórę, jak i będzie tonizował ją. Będzie działał troszeczkę, można powiedzieć, przeciwzapalnie. I mikro tak będzie delikatnie eksfoliował naszą skórę. Kolejnym preparatem, który stosujemy podczas zabiegu jest peeling enzymatyczny, peeling 65, peeling, który jest takim woskiem, a po rozgrzaniu staje się bardzo przyjemnym olejkiem. I tutaj także mamy ściśle określone ruchy i będziemy podczas zabiegu kokonowego tutaj peelingować skórę zarówno dekoltu, szyi, jak i twarzy, czyli tak jak podczas całego zabiegu będziemy tutaj działać na górną część. Następnie po zmyciu peelingu 66 wykonamy masaż naszym nowym kremem do masażu, który ma taką budyniową konsystencję, jest lekko kremowy, lekko różowy i ma on bardzo fajne składniki w sobie. Ma on w sobie olej arganowy, ma w sobie aloes, ma w sobie olej kameliowy, pantenol, olej słonecznikowy, witaminę E. Daje idealny efekt poślizgu, ale nie bardzo intensywny, dzięki czemu wszystkie ruchy, które wykonujemy, na przykład tutaj mamy taki ruch wężowy na naszych mięśniach, mają idealny poślizg dzięki zastosowaniu kremu 390 do masażu. Nie jest on bardzo tłusty i będzie on działał zarówno nawilżająco, będzie chronił naszą skórę, będzie ją koił
i wygładzał. Tutaj otrzymaliśmy pytanie, czy tych określonych ruchów uczą Państwo na szkoleniu. Tak, mamy szkolenia, także jeżeli jest Pani zainteresowana marką Maria Galanteri, to na koniec dam ankietę, będzie można zostawić namiar do siebie i zachęcam właśnie do napisania numeru telefonu lub maila i ja lub nasz koordynator sprzedaży skontaktujemy się z Panią. Także prowadzimy szkolenia zarówno zewnętrzne, czyli przyjeżdżamy do gabinetów, jak i prowadzimy szkolenia właśnie tutaj, w naszym showroomie. I te ruchy są uczone, ponieważ nasza marka, marka Maria Galanteri, jest marką ekskluzywną, więc dbamy o to, aby każdy z naszych klientów nauczył się wszystkich ruchów, aby każdy klient, abyśmy my jako klienci jeżdżąc do gabinetu na przykład na południu Polski, następnie na północy Polski lub wyjeżdżając za granicę i zapisując się na zabieg z maską kokonową, na zabieg kokonowy, mieli wykonany rytuał w każdym miejscu tak samo i żeby on był wszędzie tak samo przyjemny. Dobrze. Czyli wykonaliśmy masaż, masaż relaksujący, masaż drenujący, skupiający się na naszych punktach, uspokajający. Także po masażu zmywamy ten krem właśnie do masażu i tonizujemy skórę produktem 64, czyli tonikiem jedwabnym. Tonik jedwabny nakładamy na dłonie i pałkami idziemy od dołu skóry coraz wyżej i wyżej. Co ma w sobie tonik jedwabny? Ma w sobie ekstrakt z alg, ma w sobie właśnie sałatę morską, tarczycę bajkalską, więc on tutaj jest bardzo bogaty w minerały, równoważy skórę, koi ją i przy okazji nawilża. Następnie po tonizacji stosujemy produkt 33. Jest to booster przenikania, który ma w sobie peptydy przenikalności. One zmniejszają opór, że tak powiem, naszej skóry, dzięki czemu zwiększają penetrację wszystkich składników aktywnych, które nakładamy po produkcie 33. Mam w sobie fosfolipidy, które działają jak magnes, przyciągając wszystkie składniki aktywne. Oraz ma ekstrakt z nasion soi. Czyli ekstrakt z nasion soi ma działanie mocno nawilżające, więc tutaj po zastosowaniu produktu 33, po nałożeniu go na twarz, my jako kosmetolodzy idziemy umyć dłonie, aby nasza skóra, która się otworzyła na naszych dłoniach podczas nakładania preparatu, nie wciągnęła wszystkich składników aktywnych zawartych w Ultim Boostach. Ultim Boostach, czyli produkcie, który nakładamy po produkcie 33. Ultim Boosty. Mieliśmy już na ten temat webinar. Jeżeli któraś z Pani nie oglądała, to zachęcam do obejrzenia na YouTubie lub na naszym Facebooku Maria Galanteri Polska. Ultim Boosty są to produkty dostosowane do potrzeb naszej skóry, zarówno tych zewnętrznych, jak i dostosowane do stylu naszego życia. Więc tutaj po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy, przed sprawdzeniu, jak jest stan skóry klienta i czego potrzebuje oraz właśnie rozmowie na temat stylu życia. Stosujemy Ultim Boosty. Ultim Boosty mamy 6 Ultim Boostów. Jest to Ultim Boost nawilżający, oczyszczający, regenerujący, rozświetlający, ujędrniający oraz Ultim Boost ujednolicenia. Po zastosowaniu odpowiedniego Ultim Boosta, czyli 5 kropel naszego produktu, przechodzimy do zastosowania maski, o której już wcześniej wspominałam, maski 95. Maski głęboko nawilżającej, maski żelowej, która nie tylko nawilża naszą skórę, ale także można powiedzieć, że troszeczkę ją orzeźwia i odżywia. Kolejny produkt, jaki stosujemy właśnie w zabiegu kokonowym nawilżającym, jest produkt 92. Jest to maska nawilżająca, która, jak już wcześniej wspomniałam, ma w sobie glikogen, czyli nawilża naszą skórę dogłębnie i ma piękny zapach, taki
cytrusowy, więc tutaj też mamy orzeźwienie dzięki zmysłom naszym. I 92 będziemy nakładać pędzelkami na naszą skórę. I co po masce? Po masce nawilżającej, kiedy nasza skóra jest już zrelaksowana, oczyszczona, oczyszczona, został wykonany peeling, kiedy zrobiliśmy już masaż, czyli wprowadziliśmy klienta w stan relaksacji głębokiej i rozluźniliśmy wszystkie mięśnie. Nałożyliśmy preparaty odpowiednio do potrzeb skóry. Zaczynamy nakładać maskę kokonową, czyli nakładamy na skórę gazy. Gazy odpowiednio przycięte, tego uczymy właśnie na szkoleniach, jak tego to zrobić. I następnie piankę, maskę piankową, maskę, która ma delikatnie działanie rozgrzewające, ale działanie rozgrzewające nie wynika z jej składników aktywnych, czy z tego, co ma właśnie z preparatów w niej zawartych. Jest to dzięki temu, że otula ona skórę, zwiększa penetrację, zwiększa temperaturę skóry, ponieważ tworzy taką okluzję, więc ciepło naszej skóry, które jest oddawane do pianki, wraca i dzięki temu składniki aktywne penetrują głębiej. Maska kokonowa, jak już wcześniej wspomniałam, daje nam takie przyjemne odczucie otulenia, tego rozgrzania i naprawdę działa cudownie dla nas. No dobrze, no to przejdźmy do kroków zabiegowych. Ja tylko tak krótko opowiem jeszcze, podsumuję, jak działamy. Oczyściliśmy naszą skórę, stonizowaliśmy, wykonaliśmy eksfoliację, wykonaliśmy masaż, stonizowaliśmy skórę, nałożyliśmy booster przenikania, nałożyliśmy odpowiednie preparaty, odpowiednią maskę, Ultim Boosty, nałożyliśmy maskę kokonową, więc zostawiamy naszego klienta na około 15 minut z tą maską kokonową, aby te składniki aktywne mogły się wchłonąć. Oczywiście nie staramy się nie zostawiać klienta samego, więc w tym czasie wykonujemy masaż dłoni. Masaż dłoni na kremie 24, takim kremie nawilżającym. Po zakończonym zabiegu, po zdjęciu maski, pielęgnujemy skórę, czyli zmywamy pozostałości maski kremowej, którą nałożyliśmy na skórę przed nałożeniem gazy i maski kokonowej. Tonizujemy naszą skórę po oczyszczeniu, tonizujemy ją tonikiem 64, tonikiem jedwabnym. Nakładamy Ultim Boost, już odpowiednio dobrany do skóry, serum oraz krem. Więc ja teraz pokażę krótki filmik, jak wygląda zabieg kokonowy. To jest, można powiedzieć, takie streszczenie małe. W międzyczasie będę opowiadała, co tutaj wykonujemy. Na początek jest demakijaż. Jak powiedziałam, już ma określone ruchy, które są zharmonizowane, które przynoszą mocną relaksację klientowi. Podczas masażu wykonujemy uciski uspokajające oddech klienta, relaksującego, aby ten klient, który wchodzi do nas z biegu, odprężył się, uspokoił swój oddech. Rozmasowujemy kark i rozmasowujemy tutaj mięśnie mostkowo-obojczykowo-ustkowe. Oczywiście nie zapominamy o ramionach. I można powiedzieć, że pompujemy tutaj naszą skórę, czyli robimy uciski, następnie rozmasowujemy mięśnie. Tutaj masaż był w krótkiej wersji, tych ruchów jest więcej, zapraszamy na szkolenie. Tutaj mamy pokazane, jak wygląda nałożenie pianki, jak wygląda ta cała maska kokonowa. Jak widzimy, pianka jest leciutka. Pianka otula skórę niczym kokon, jest bardzo delikatna, lekka i cudownie relaksuje i pielęgnuje, pozwala na pielęgnację naszej skóry. Po zdjęciu maski oczyszczamy skórę, osuszamy i tonizujemy.
Następnie, tak jak już powiedziałam, nakładamy odpowiednie preparaty nawilżające. No dobrze, w takim razie opowiedziałam już o wszystkich produktach, o tym, dlaczego nawilżamy skórę i czym jest zabieg kokonowy, więc mam pytanie, czy są jakieś pytania do tej części? Czy chciałaby Pani wiedzieć coś więcej? Czy jest coś, co mi umknęło? I co mogłabym jeszcze tutaj dodać? Widzę, że na razie jest cisza, nikt nic nie pisze, więc powiem, mam dobrą nowinę dla Państwa. Właśnie zakończyliśmy nasz webinar, więc już opowiedziałam o wszystkim i zachęcam teraz do wypełnienia ankiety. Tutaj chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakich godzinach chcieliby Państwo, aby odbywały się kolejne webinary, ponieważ wiemy, że wracamy do pracy. Troszkę można powiedzieć, że kończy się nasz okres kwarantanny, wracamy do normalności, więc bardzo jestem ciekawa, czy ta godzina 11 Państwu odpowiada, czy jednak woleliby Państwo, aby te webinary odbywały się o innej porze. Chciałabym także dowiedzieć się Państwa opinii na temat webinaru, czy się podobał, czy wszystko było w porządku. I na końcu oczywiście ankiety można podać swoje dane kontaktowe i bardzo do tego zachęcam. My się skontaktujemy z Państwem, opowiemy zarówno o produktach, jak i o zabiegach, możemy stworzyć jakąś ofertę, ale także możemy doradzić produkty do pielęgnacji domowej. Ponieważ tutaj teraz pokazuję ankietę, ale powiem w międzyczasie, że nasza firma, firma Nova Group, właśnie otworzyła sklep internetowy. Sklep internetowy nazywa się Nova Beauty i na tym sklepie mogą Państwo znaleźć wszelkiego rodzaju produkty kosmetyczne, produkty do pielęgnacji skóry twarzy, pielęgnacji skóry ciała. Mamy zestawy, teraz z okazji dnia mamy. Jest promocja właśnie na zestawy i jeszcze przez kilka dni mamy darmową dostawę. Także bardzo zachęcam do zajrzenia do sklepu i do skorzystania z ofert. Oczywiście wszystkie produkty, które mogą Państwo stosować w domu z marki Maria Galanteri, znajdują się tam. Więc można jeszcze wejść, popatrzeć. Oprócz marki Maria Galanteri, firma Nova Group dystrybuuje również markę Skendor, markę Arosha, markę Kurland, więc tutaj zachęcam do zaglądania także na inne produkty. I zachęcam do polubienia naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie informujemy na bieżąco o tym, kiedy pojawi się kolejny webinar, kiedy pojawi się live, ponieważ co tydzień na naszym Instagramie są live dotyczące produktów właśnie detalicznych, produktów do stosowania w domu. Także zachęcam do obserwowania tych profili, ale także właśnie profilu Nova Beauty, czyli profilu naszego sklepu internetowego, jak i Nova Group. Nasza firma Nova Group ma nie tylko produkty kosmetyczne, ale możemy znaleźć także produkty zarówno jakieś leżanki, produkty do wyposażenia gabinetów, jak i różnego rodzaju sprzęty. Więc tutaj zachęcam do zajrzenia w naszą ofertę. Prowadzimy bardzo dużo webinarów, więc w każdym tygodniu mogą Państwo dopasować do swoich potrzeb i do wiedzy, którą chcą Państwo uzyskać, jakieś właśnie webinary, jakieś informacje. Zwłaszcza, że pomimo, że wracamy już do pracy, wracamy do normalnego funkcjonowania, nasze webinary są nagrywane, można je znaleźć na YouTubie, na profilu Nova Group, także są one cały czas dostępne i nawet jeżeli któregoś dnia niestety nie mogliby Państwo uczestniczyć w takim webinarze na żywo, to można go zawsze jeszcze odtworzyć wieczorem, na przykład przed snem czy rano do kawy. Dobrze, to widzę, że tutaj wypełniają Państwo ankietę. Ja jeszcze tylko pokażę
zaprezentuję nasze profile na Facebooku. Profil marki Maria Galan na Facebooku nazywa się Maria Galan Polska. Zachęcam do polubienia, do obserwowania naszych postów, oczywiście do komentowania i lajkowania. Mamy także konto na Instagramie, które nazywa się mariagalan.polska. I tam również codziennie pojawiają się jakieś informacje o produktach czy o pielęgnacji skóry. I tak jak już wcześniej wspomniałam, marka, firma Nova Group założyła sklep internetowy, więc można wejść na novabeauty.pl i zakupić produkty detaliczne do stosowania w domu. Także bardzo, bardzo zachęcam do zaglądania na nasze strony, do obserwowania naszych profili. Osoby, które wypełniły ankietę z prośbą o kontakt, to na pewno się do Państwa odezwiemy. A tutaj pozostawiam jeszcze taką swoją wizytówkę, można sobie zrobić zdjęcie lub zapisać na kartce mój numer telefonu lub maila. Ja jestem opiekunem marki Maria Galan Paris w Polsce, więc tutaj jeżeli są jakiekolwiek pytania dotyczące właśnie produktów, dotyczące zabiegów czy współpracy, to jak najbardziej można się ze mną kontaktować. Mamy na każdym województwie koordynatorów regionalnych, którzy także się bardzo dobrze opiekują wszelkimi gabinetami. Także zachęcam właśnie do oglądania naszych profili i do kontaktu z nami. Jeżeli są jakieś pytania, to ja jeszcze kilka minut tutaj zostaję i chętnie na nie odpowiem. W tym momencie chciałabym bardzo podziękować za udział w webinarze. Mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni i spełniłam wszelkiego rodzaju oczekiwania i przekazałam swoją wiedzę na temat zarówno produktów, jak i zabiegu. Cieszę się, że uczestniczyło tutaj takie grono osób i że mogłam właśnie podzielić się wiedzą. Zachęcam do brania udziału w kolejnych webinarach, do obserwowania nas, wszelkie informacje, kiedy to będzie, o której godzinie, pojawią się już niebawem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.